RDN Nowy Sącz. Nowy Sącz. Region jest nasz. Już 14 minut niespełna po godzinie 4. Ja muszę przyznać, że chyba dawno nie miałam tak urozmaiconego programu. Wiadomo, że dziś dzień wyjątkowy, bo w końcu 8 dzień marca, czyli Święto Wszystkich Kobiet. Przed godziną 16 w moim studio przystojni panowie, a tuż po godzinie 16 w moim studiu piękne kobiety. No to nie pozostaje mi nic innego, jak przedstawić się na początek. Małgorzata Szlak. Zaraz powiem i zdradzę, czym te piękne kobiety się zajmują i dlaczego są tak wyjątkowe. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. I Justyna Wolanin. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyjątkowa kobieta to mama. Myślę, że każda kobieta, która jest mamą, jest chyba taka najbardziej wyjątkowa. Panie się ze mną zgadzają? Tak, oczywiście. Muszę powiedzieć, że jako mama na co dzień tak naprawdę czuję się wyjątkowa. Nie tylko dlatego, że jestem mamą, ale jestem też szczęśliwą żoną i jestem córką, więc to chyba tak naprawdę spełnienie marzeń każdej mamy. A jeśli jeszcze do tego dołożymy, że ta mama jest nie tylko mamą, ale też jest aktywną mamą, to już chyba taka wyjątkowa podwójność. Tak, to już myślę, że szczęście samo w sobie, bo jednak być szczęśliwym i jeszcze do tego aktywnym, to tak naprawdę chyba nie ma nic piękniejszego w życiu. No właśnie, i te dwa słowa. Aktywna i do tego mama bardzo mocno i ściśle wiążą się z tym, czym moi goście, moje piękne panie zajmują się na co dzień. Stowarzyszenie Klub Aktywnych Mam. Muszę zapytać, choć to takie pytanie oczywiste, ale skąd w ogóle to się wzięło? Kto wpadł na taki pomysł, żeby zrzeszać właśnie takie aktywne mamy i organizować im fantastyczne zajęcia, o których też powiem, ale za chwilę. Jeżeli chodzi o sam pomysł, zrodził się on dawno temu, gdy sama jako młoda mama w 2007 roku właśnie zostałam młodą mamą i szukałam miejsca, gdzie mogłabym w towarzystwie innych mam spędzić ciekawie czas z moją córeczką. Od samego pomysłu do realizacji minęło trochę czasu, bo w 2016 roku w czerwcu zarejestrowałyśmy się jako stowarzyszenie Klub Aktywnych Mam właśnie. Po drodze jeszcze starałyśmy się skorzystać z możliwości dofinansowania projektu. Wystartowałyśmy w budżecie obywatelskim Miasta Nowego Sącza w 2015 roku, jednak bez powodzenia. Dlatego też to nam dało jeszcze dodatkowo sił i energii do założenia naszego stowarzyszenia. I do tej pory działamy właśnie jako stowarzyszenie Klub Aktywnych Mam na terenie Nowego Sącza i na terenie Nowego Sącza zrzeszamy sądeckie mamy. Mhm. Do tego stowarzyszenie non-profit, czyli rozumiem, że tych sił do tej aktywności to trzeba mieć naprawdę dużo, bo przecież panie na tym nie zarabiacie, tylko właściwie dlaczego to robicie? Dla własnej przyjemności, dla własnej satysfakcji, dla tych wszystkich kobiet i ich uśmiechów? Jaki jest powód? Tak naprawdę jest nas cztery teraz. Jestem ja, Ania, Anita i Gosia. I tak naprawdę, tak jak powiedziałaś, Sylwia, nie mamy żadnych z tego profitów, oprócz naprawdę super satysfakcji przede wszystkim. Tak, i jakiejś takiej radości z życia, bo ja muszę sama powiedzieć na własnym doświadczeniu, że początki macierzyństwa były dla mnie bardzo dobre, aczkolwiek było kilka okoliczności, które zakłócały tą całą harmonię opieki nad dzieckiem, bo zmienił się mój styl życia z bycia bardzo aktywną, pracującą mamą, na tak naprawdę siedzenie w domu i przebieranie pieluch, bo nie oszukujmy się, że te początki właśnie na tym polegają, że dbamy o swoje maleństwo, przebieramy mu pieluszki i później też nastąpił w moim życiu taki przełom, kiedy przeprowadziłam się z Wielkiej Brytanii po prawie 5-letnim pobycie do Polski. I wtedy właśnie to zagubienie początkowo dawało mi się we znaki. Nie wiedziałam, jak się mam odnaleźć, co mam zrobić. Tam byłam z daleka od domu, od przyjaciół, od rodziny, tęskniłam. Wróciłam, ale tak naprawdę wszyscy pracowali, byłam troszkę zagubiona. I wtedy właśnie zaczęłam szukać, szperać po internecie, rozsiewać wszędzie plotki, gdzie co można znaleźć dla mam, żeby spędzić fajnie czas z dzieckiem, aktywnie. I wtedy właśnie trafiłam na Klub Aktywnych Mam. Poznałam Gosię i tak naprawdę zaczęła się nasza przygoda. Może trochę banalnie, aczkolwiek dało mi to dużo siły i energii. I wtedy znalazłam
kawałek siebie, ten taki zagubiony kawałek. I teraz dzięki temu, że działam w klubie, mogę realizować właśnie swoje pasje, spełniać się twórczo przy realizacji strony internetowej czy przy tworzeniu Facebooka. No i oczywiście dawać upust swojemu gadulstwu, które dziewczyny znoszą tej pory wzorowo. Znoszą z cierpliwością. Tak. To rozumiem, że w życiu młodej matki w pewnym momencie po prostu pojawia się taka naturalna potrzeba aktywności, tak? Kiedy jesteśmy zamknięte w tych czterech ścianach z tym małym dzieckiem, praktycznie temu małemu dziecku poświęcamy 100%, jak nie 120% swojej uwagi, to taka nasza potrzeba, żeby gdzieś coś robić, to wcale nie jest egoizm, tylko to chyba na tym polega zachowanie jakiegoś takiego zdrowego rozsądku w tej całej sytuacji, żeby się całkowicie w tym domu nie zamknąć, ale właśnie gdzieś wyjść do ludzi. Wy najlepiej wiecie, jako właśnie młode mamy, jak ważni są ci inni ludzie i kontakt z tymi innymi ludźmi na tym etapie. Co byście powiedziały tym mamom, które siedzą w domu, żeby właśnie one wyszły, poczuły się lepiej, zrobiły coś dla siebie? Jakie płyną z tego korzyści? O, przede wszystkim. No, przede wszystkim musimy powiedzieć, że kontakt z drugą osobą to jest coś niezastąpionego. My możemy wtedy właśnie się wyżalić, możemy porozmawiać, możemy w klubie tak naprawdę poznać inne mamy, które mają takie same problemy, które też mają małe dzieci, chociaż u nas tak naprawdę czekamy na wszystkie mamy, czekamy na kobiety w ciąży, czekamy na mamy, które są świeżo upieczonymi mamuśkami i które wiadomo też troszkę mają problemy, może z hormonami, jakieś stany depresyjne. Wtedy my jesteśmy otwarte, potrzebujemy tylko, żeby ktoś do nas zadzwonił, przyszedł. Obecnie wynajmujemy, jest nam użyczane tak naprawdę miejsce właśnie na Nowojorskiej 17A, gdzie tam możemy się spotykać raz w miesiącu z mamami. I to jest też taki impuls dla mamy, żeby wyszła, umalowała oko, ubrała fajną sukienkę zamiast tego wyszarpanego dresu, w którym chodzi na co dzień i żeby po prostu poszła do nas, przyszła z dzieckiem. Żeby nie zapomniała o tym, że przecież jest kobietą. No właśnie, to jest najważniejsze. Kto może zasilić szeregi waszego klubu? Kto może się zapisać? Przyjść i powiedzieć, cześć dziewczyny, chcę być aktywną mamą, przygarnijcie mnie do siebie. Tak naprawdę to dołączyć do nas może każda mama w każdym wieku. U nas w klubie liczy się wiek, staż bycia mamą, stan cywilny, czy zawód, wykształcenie, co mama robi na co dzień. Dla nas najważniejsze jest to, żeby każda mama mogła do nas przyjść i co najważniejsze, żeby mogła przyjść z dzieckiem, żeby to dziecko mogła zabrać do nas na zajęcia. Zawsze w ramach zajęć organizujemy kącik dla dzieci. Czasami uda nam się, żeby skorzystać z pomocy osób, które zaopiekują się w tym czasie, kiedy na przykład trwa wykład lub warsztaty, kiedy trwają. Czyli jest świetna opcja dla samotnych mam też, tak? Mamy apel tutaj, tak. Wszyscy wolontariusze i wszyscy, którzy chcą nam pomóc tak naprawdę i osoby, które siedzą w domu albo są studentami, chcą odbyć jakieś praktyki, kochają dzieci. Albo są babcią na przykład, która jest na emeryturze i nie wie, jak spożytkować swój czas, to właśnie może również nam pomóc. Oczywiście. Szukamy wolontariuszy, którzy w trakcie naszych zajęć mogliby się zająć dzieciakami. Jakoś fajnie zaktywizować właśnie podczas zajęć. Czyli dziewczyny, tak naprawdę ja rozumiem to tak, że warunek przystąpienia do klubu aktywnych mam jest absolutnie jeden. Trzeba być mamą, tak? I to możemy być mamą z 40-letnim stażem, możemy być mamą jeszcze w ciąży na przykład. Tak. I możemy być świeżo upieczoną mamą, wystarczy, że jesteśmy mamą. Do tego to myślę, że jest bardzo ważne, żeby podkreślić. I te mamy, którym nie do końca może dobrze ułożyło się w życiu, bo są na przykład samotnymi mamami, mogą zabrać swoje dziecko do was na zajęcia i nie ma z tą opieką wtedy najmniejszego problemu. To może przejdźmy teraz do tego, co myślę, że szczególnie może przyciągnąć te mamy do waszych szeregów, czyli powiedzmy o tych zajęciach rozmaitych, w których mamy mogą uczestniczyć. Tak, oczywiście. Muszę wspomnieć na początek kilka takich ważnych warsztatów, które były już w naszym klubie, a mianowicie w ogóle ta nasza działalność tak naprawdę, jak ruszyła z kopyta, to rozpoczęła się bardzo fantastycznie i bardzo kobieco. I chcę tutaj właśnie wspomnieć, ponieważ mamy 8 marca, jest Dzień Kobiet, bo zafundowaną miałyśmy piękną sesję zdjęciową ze wspaniałym makijażem. Poczułyśmy się kobieco, zmysłowo, przy tym nasze pociechy biegały w koło i właśnie od tego się zaczęło. Następnie miałyśmy spotkanie z blogującą mamą, która powiedziała nam, jak łączyć pasję
fotografowania i gotowania i połączyć to wszystko z życiem zawodowym. W listopadzie odwiedziła nas pani Maria, która jest mamą dwóch dorosłych synów, jest doradcą laktacyjnym i zdradziła nam tajniki wszystkiego, co jest związane z karmieniem piersią, także było to bardzo fantastyczne i bogate w doświadczenia spotkanie. Rok 2016 zakończyłyśmy warsztatami świątecznymi, gdzie własnoręczne robione pierniczki udekorowałyśmy wraz z dzieciakami, a później te pierniczki trafiły do domu samotnej matki. No właśnie, no, miałam pytać, czy zjadłeś się potem? Nie, tak, spokojnej czy starości. Czy nie zjadłeś się pierniczki? Nie. My dzielimy się i generalnie rozdajemy dobro. Pokazujemy też naszym dzieciom. Tak, oczywiście. Jak należy postępować. Tak. I co jeszcze? Warsztaty samoobrony. Ja myślę, że to jest fajna rzecz. Ja na przykład byłam bardzo zainteresowana takimi warsztatami. Tak. Lud to była właśnie samoobrona w naszym klubie. Kasia, aktywna mama również, pomogła nam w realizacji tego wydarzenia. Dodatkowo jeszcze współpracowałyśmy z Fundacją DKMS podczas rejestracji dawców, potencjalnych dawców szpiku. Prowadziłyśmy w 2016-2017 sektor rodzinny na stadionie Sandecji Nowy Sącz. A takie najbliższe zajęcia, na które już teraz możemy zaprosić i powiedzieć, zachęcić te wszystkie mamy, które już powiemy tylko jeszcze. O, jeszcze co? Jeszcze fajna informacja. W lutym prowadziłyśmy akcję karteczek urodzinowych dla Marcinka. Mhm. Marcinek ma 8 lat, 12 lutego skończył 8 lat, leży w szpitalu na Prokocimiu, jest chory i dla niego właśnie zmobilizowałyśmy całą Polskę, cały świat do robienia, tworzenia kartek urodzinowych, płynęło ich mnóstwo właśnie dla Marcinka. Tysiące. Do dzisiaj nawet wpływają te karteczki. Później zostały one przekazane właśnie Marcinkowi leżącemu w szpitalu w dzień jego urodzin. Także to taka była bardzo fajna akcja, która... Mega wzruszająca. Wspaniałe rzeczy i przede wszystkim wasze dzieci uczestnicząc w takich wydarzeniach, no już zupełnie inaczej od małego kształtują się ich charaktery, bo przede wszystkim wiedzą, że jednak warto pomagać i jak bardzo to jest ważne. To, co się działo, a to, co w najbliższych waszych planach, piękne panie, to co? Tak, no teraz mamy miesiąc marzec i zapraszamy wszystkie mamy wraz z dzieciakami na spotkanie z dietetykiem, gdzie będą mogły poznać i mamy, i dzieciaki, jak się zdrowo odżywiać, i jaki styl życia prowadzić. I tak naprawdę na wiosnę to jest super moment, żeby przyjść do nas, zabrać ostatni dziecko. Moment. Tak, ostatni moment. Zabrać dziecko wózkiem, można przyjechać rowerem, samochodem, przyjść pieszo, zabrać ze sobą super owoce i warzywa, bo po wykładzie z panią dietetyk mamy tak naprawdę coś fajnego. Będziemy robić soki razem z dzieciakami, więc myślę, że to jest twórcze, zdrowe. I te soki wypijecie, rozumiem. Oczywiście, my dzieciaki, czym skorupka za młodu, więc zdrowo odżywianie. Skorzystają wszyscy. Zapraszamy wszystkie mamy, także Sylwia, zapraszamy. To ja może dopowiem jeszcze, że zapraszamy na Nowojorską 17A do Biura Organizacji Pozarządowych. Tam właśnie korzystamy z pomieszczeń właśnie Biura Organizacji Pozarządowych. O godzinie 15:30 rozpoczynamy właśnie warsztaty 21 marca. Ja teraz zerkam w kalendarz, to jest wtorek. Tak. Godzina 15:30. I wtedy warsztaty, ulica Nowojowska 17. A my na pewno, drodzy Państwo, jeszcze wiele razy będziemy o tym wydarzeniu przypominać się na naszej antenie. Wszystkie kobiety gorąco zachęcamy do wstąpienia w szeregi aktywnych mam. Kończy nam się czas, więc muszę zapytać jeszcze o jedno. Jak panie dziś świętują ten wyjątkowy dzień? Jakieś prezenty, życzenia? Bo widzę, że po stroju, że tutaj taka 100% kobiecość. Państwo tego nie widzą, ale zobaczą na rdm.pl tam film z naszej rozmowy. Tak, oczywiście kobieco muszą być sukienki i kwiaty. I ja tak, oczywiście już mój mały synek 2-letni wraz z tatą przywitali mnie pięknymi kwiatami. I też mój synek za przykładem oczywiście kwiaty wręczył babci, no bo też jest w końcu kobietą. Więc tak naprawdę mam nadzieję, że wrócę do domu i czeka mnie jakaś mega niespodzianka. I u Małgorzaty też życzenia, też kwiaty. Też podobnie. I było wszystko, co ma być. Małgorzata Szlak, założycielka Klubu Aktywnych Mam, Justyna Wolanin. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu. Dziękujemy. No i was, drogie panie, zachęcamy do tej aktywności. No i piosenka jeszcze, której nie może dziś zabraknąć. Piosenka pod tytułem Mama.